Odsłonięcie pomników dwóch wybitnych uczonych, profesorów Edwarda Taylora i Zbigniewa Zakrzewskiego, przed gmachem głównym uczelni poprzedziło inaugurację nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jednej z najstarszych, obchodzących 85-lecie istnienia i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Na naszej uczelni w tym roku rozpoczyna rok akademicki 11,5 tysiąca studentów. W tym na pierwszym roku pierwszego stopnia około 2,5 tysiąca i podobna, nieco mniejsza liczba studentów na pierwszym roku studiów drugiego stopnia. Mogą studiować na 10 kierunkach, na 5 wydziałach. To są oczywiście wszystkie kierunki związane z szeroko rozumianymi naukami ekonomicznymi. Nasze sztandarowe kierunki to ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość. Najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego jest zawsze immatrykulacja studentów pierwszego roku, którym gratulacje i życzenia składali m.in. przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i absolwentów oraz władze uczelni. Studentom życzę, żeby studiowali, żeby dostawali same dobre oceny, żeby udawało im się zdać wszystkie egzaminy i żeby byli zadowoleni z pobytu w naszej uczelni. Żeby tak studiowali, aby po jej ukończeniu znaleźli bardzo dobrą, dobrze płatną pracę. Tradycją uczelni stało się celebrowanie szczególnie podniosłych i ważnych wydarzeń doktoratem honoris causa, nadawanym wybitnym postaciom świata nauki, gospodarki i polityki. W 70. rocznicę powstania uczelni doktorat honoris causa otrzymała Lady Margaret Thatcher. W tym roku, roku jubileuszu 85-lecia, Senat uczelni jednogłośnie nadał ten tytuł Hansowi Dietrichowi Genscherowi, byłemu ministrowi spraw zagranicznych i wicekanclerzowi kolejnych rządów niemieckich. Hans Dietrich Genscher należy do grona tych przywódców europejskich, którzy byli architektami zmian, jakie nastąpiły w Europie, w szczególności na przełomie lat 80. i 90. Chodzi tutaj przede wszystkim o odprężenie, o zjednoczenie Niemiec, a także o transformację polityczną i następnie transformację gospodarczą całej Europy Środkowo-Wschodniej. Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2011-2012 uświetnił wykład zacnego gościa, 23. doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.